Teraz pije się piwo i mam nosić. A teraz biedni ludzie nie mogą roboty dostać, jak pracują, by za 1000 zł. Ale nie mówiłeś mi tego, kurwa, co mnie interesuje. O tym to przecież tu koledze opowiadałem sobie. Ale bym chciał, żebyś piękny. No szkoda, tam pamiętam wszystko, kurwa, no co będę opowiadał, no co było. No, wystartowaliśmy wtedy, to też nas świecili, że już wtedy już my byli po tej Rosji, żeśmy w Modlinie. Wypierdoliliśmy w dwójeczkę. Bo to para dyżurna. Ale byliście w kontakcie cały czas. No jak, no. Z jakiego lotniska wtedy? W Modlinie, normalnych Modlinie. Słuchaj, no cały czas jesteśmy w kontakcie z wieżą kontrolną. Dobra, no. I ja oskarbić tym drugi pilot, obok lecieć i razem leci, bo odskakujemy nasz trójkąt. I mów mi teraz tak jak wtedy, no, kurwa. No i kurwa, trochę mi się wyżej wznieśli, kurwa. Ja mówię, ty coś widzisz? A nie. To była wysoko? To ja bym już tam z 870 kilometrów, kurwa, nic nie było, bo to wysoko my nie latali. A za dnia to było? Nie, to było bo nocny dyżur. Ja myślę, mi się, kurwa, w tej pale popierdoliło, przecież wódki nie piłem, niczego, młody, zdrowy byłem jak diabolek. Nie byś do samolotu, kurwa. Kurwa, no, ja w ogóle by się nie wpuścili. Ale złe, no, ja, kurwa, mówię, ty, kurwa, widzisz coś? On mówi, nic. A ja mówię, coś z boku, jakieś, kurwa, dwa takie, kurwa, talerze mi się pierdolą. Talerze? Normalnie jak tego, o takie talerz, tylko większe to było, kurwa, jak tutaj to ten taki o. Ja mówię, coś kurwa tu leci z boku ty. Ale my byliśmy uzbrojeni, czy nie myśleliśmy. Jak duże to było? No takie kurwa okrągłe, kurwa, dwa talerze takie, czy trzy. Jak to? Większe jeszcze, większe takie, jak to zapierdalało przy mnie. Ale to wielkość rzeczywista taka była? Tak. Tak. I to obok jak stąd do tego drzewa. O. I szybsze ode mnie. Ja mówię, no kurwa, pytam się, kumple, co jest, kurde, tak, do Kazika. To z boku to było, tak? Z boku, o mówię, ja też coś mam tu z tyłu. I równolegle, tak? I, tak, tu i tu, a my tak razem lecimy. Ja mówię, co to jest, kurwa, jak nam, kurwa, ja mówię, to ja tam melduję, kurwa, nawet, kurwa, zanikły, kurwa, nasze, kurwa, mowy z wieżą radiolokacyjną. No, halo, nic nie było kontaktu. W ogóle zakłócałem mruczenie, coś takie było, kurwa, my co. Ale to taką miało średnicę, te dwa. Tak, było takie, o takie, no, tak można, bo jak lecisz, to widzisz, że, kurwa, świeci coś ci, kurwa, z boku, jedno i drugie, kurwa. Świeciło, czy nie? Świeciło, taki był blask, odbaz taki był, wiesz, odbaz. Jasny taki kolor. No, jak, kurwa, gwiazda. Kurwa, takie coś. Ja mówię, kurwa, on nie widział, a potem dopiero mówi, u mnie też coś jest. Ja patrzę, u mnie też coś jest. A to na radarze, bo to ci doszło, na tym pokładowym. Tak? Nie, przecież ja mam okno z boku, widzę obok. Ale na tym pokładowym. Zanikły nam wszystkie pierdoły, dlatego my się zgłaszali. W ogóle nie było kontaktu z wieżą lokacyjną. Kurwa, co jest, gdzie my lecimy? Ale między wami był? Też jak się, chrapanie tak. Dwa samoloty sobie tak leciały, to no, się pojawiły z tej strony i z tej strony. I obok nie. Drugi samolot gdzie był? Tu był jeden, tu był drugi. O. I one tak pomiędzy sobie wleciały? Nie. Jeden z tej strony i tu był. Podobno. A, czyli was, tak jakby was pierdowali. Tak. I lecieli z nami, ja wiem, może ze 3 kilometry, 4 kilometry. I momentalnie się uspokoiło. Gdzieś, kurwa, poszły w pizdu i koniec. A to szybkość miała być zajebistą. A bo ty wiesz, mówię, że przyspieszymy? No, żeby to... Jak to było w nocy, to skąd może to miało taki kształt? No bo to widać, że taki krąg jest tylko. To widać przecież, nie? Jak lecisz równo z tobą... Miał kolor żółty? Nie, jasny. Jasny kolor. Gwiazdy. Ja ci mówiłem, nie? No, kiedyś mi pan opowiadał, taki, no. Taki jasny kolor, światło. No kurwa, ale nie raziło cię w oczy, kurwa. Ja mówię, co to kurwa jest? A wy migami żeście lecieli wtedy, migami, no. I to kurwa takie szybkie było, że nie można było tego kurwa w ogóle... Jaką prędkością lecieliście? No 750 km na godzinę, 750, bo tak... Silnik się zachował normalnie, nie? Wszystko było normalnie, tylko kurwa, nie było można porozmawiać. Ja mówię, kurwa, zawracamy, bo człowiek na pamięć mniej więcej orientuje się, gdzie jest, prawda? I oni kurwa cyk, ale to tak poszły kurwa ktoś w górę i poszły w pizdu. Jednocześnie? Tak. Te dwa i te dwa. Po bokach są rąk. To były dwa w sumie. Cztery sztuki. No mówię cztery, bo myśmy lecieli o teraz te dwa jabłka, tak, w odległości. Musi być odległość zachowana. A one tu i tu. Ja się spierdoliły. Ale to dwa stamtąd, jak? Tak. No. Tak było, kurde. Ja się przeświętam na tego. A tak samo wyglądało? Jedna strona, widzisz, widzę, mówię, coś kurwa dziwaczne. Mówię, co to jest, mówi. Który to był rok? 70, 69, chyba 70. Ja mam już teraz 66, a miałem wtedy 23, to który mógł być? 66, bym miał 23, tak? 23 lata, 24 lata miałem. No to ile? To ja mówię 70. 40 lat temu. No i to ja na pamięć. 39. No to majora Makiełę pan pamięta, nie? Z Poznania, no on tak samo miał, ale on miał nad Warszawą podobne.
Też. Ale potem zaczęliśmy coś tego. A tam, zgłosił pan to wtedy? No, musiałem, bo jakieś dwa obiekty niezidentyfikowane były obok nas. No cztery w sumie pan powiedział. Cztery, no ale ja widziałem dwa, ten widział dwa, w sumie były cztery. Więc to trzeba było, wszystko po każdym locie jest książka meldunkowa, taka specjalna. Jest, tak, wszystko się musi opisać, zdać relacje, co było i tak. Jeszcze raz opierdolić, dlaczego byśmy się nie zgłaszali, bo właśnie przez się nie dało. Jak nie dało rady, były zakłócenia. I oni tam coś kombinowali, a potem się dowiedziałem, znaczy już tam coś tam gadali. Jak długo to w ogóle trwało? 3 kilometry poleciał? 3 kilometry, to trwało, półtorej minuty gdzieś, półtorej minuty, no. A potem opowiadali, że jakieś tam się gdzieś pojawiają jakieś spotki, kurwa, coś takiego, ja mam było spotki, jakieś ktoś tam, ktoś jakiś człowiek widział, że wylądowali gdzieś tam, my tak to czytaliśmy, kurwa, może to było to, ale nie zaatakowali nas, to, a myśmy mieli każdy miał po 2 rakety, kurwa, no w razie czego to pierdolne i koniec, kurwa, było taka prawda, pierdolę, no pierdolne. Jakby zaatakował, to... Czuło się taką presję, że trzeba coś zrobić? Za każdym startem, jakbyś startował, to masz... Ktoś cię może napaść, kurwa, w powietrzu. Musisz być, kurwa, zawsze zdecydowany i chuj, przypierdolasz i koniec. Albo się podniesiesz do góry, jak on ci leci z tego, albo bokiem go cykniesz, że zapierdolić i koniec. A potem już na radach, że widzisz. A my tu nic, kurwa. A nie chciał pan, nie wiem, jakoś wymanewrować tak, żeby mieć go... Nie dało rady nic zrobić, bo nie wiem, w kogo... A jakbym w kumpla gdzieś trafił, to wie, to szybko jest. A myśmy tak lecieli okres 60 metrów od siebie, 60 metrów. To blisko. No to bardzo blisko, kurwa. A niech bym gdzieś skręcił, a ci nie atakują, no to my też się nie odzywamy. Co to, to było dosłownie tak na 10 metrów. Ja skąd do tego? No, tak. To jest 10 metrów. No, ale tam nie widziałem nikogo, światła takie, kurwa, zajebiste światła, nie raziły w oczy w ogóle. Co to miał taki obszar? Okrągły, tak, taki miał taki obszar. A, to kula była. Tak, nie, płaskie takie. Płaska taka, płaszczona kula. Jak talerz, o takie coś, kurwa. Te na własne oczy. Ja mówię, czy mi Bóg, kurwa, nasłał, kurwa, duchów z nieba się spodem. Może, nie wiem. No ale tak szybko się ulodniło, tak? Poszło szybciej od nas, poszło w pizdu, znikło i koniec. Po prostej. Poszło w pizdu i koniec. I na radarach nie było tego widać, ani razu. Nic, kurwa. Potem dopiero jeszcze tam macam po tym. Migi miały po radar, nie? Ja nic nie działało, kurwa. Pod karabin znaczy się. No, jak karabin, oczywiście. My tam macam. Wreszcie ktoś się odezwał. My, no, gdzie my jesteśmy? Nie dało się zrobić zdjęcia? W ogóle nic, kurwa. Człowieku to nie da. Lecisz i koniec. Mają jakieś, kurwa, nie wiem co to było, kurwa. Dziwne, a potem czytałem. Ale coś później pytali się? Rozmawialiśmy od razu. Na następnie dochodzenia nie było żadnego. To co widziałem, to powiedziałem, zapisane, dziękujemy, salut. Nie czepiali się później, nie wzywali, pytali się, nie dopytywali się? Nie. Czytali. Taka strategia wojska. To mówi, że pan był... Ja chciałem pan słuchać. Do woja, tak? To było gdzieś 45 lat temu, tak? To pamiętam jak dziś. 45. 69 rok. Chodziło, tak? Wcześniej chyba 67 rok. To lato było? No taka pogoda, jesień tego, ale to my nocne loty mieli. Znaczy, nockie miałem, bo wtedy człowiek śpi, tylko zadzwonią i przelony tego, to trzeba się nie raz wypierdalamy. Nasza kolej, a my grafik mieli także nasza kolej. Pospałeś trochę tego, ubrałeś. I długo to się leciało, to jest nad 15 minut tylko. Lot był 15-minutowy. Nie żebyś krążył, kurwa, bo 50 tysięcy złotych kosztowało na dwa migi, 50 tysięcy na podarwanie dwóch migów z pełnym rynsztunkiem, 50 tysięcy na stare pieniądze, wiesz, te pieniądze, tylko że była ta paliwo było tanie, no, bo to Ruski przywozili wszystko w pizdu, no. Taka jest prawda. Co pan sobie to było? Tak więc, kurwa, na ślaty, czy nie wiem, skąd to się, kurwa, wziąłem. No nie mogę wam powiedzieć, no skąd, nie mogę. Czytam nieraz takie czasopisma, że oglądam tą historię w telewizorni tam, gadają coś, ale tak sobie sam. A pan jeszcze coś widział oprócz tego? Właśnie tak w swoich pracy tam? Nie, tam sobie nie. Tyle, że się dowiedziałem tam gdzieś na Pomorzu, kurwa, gdzieś jakiś spodek prawdopodobnie wylądował i wyciął takie koło różdżutkie jak, kurwa, jak nie wiem ktoś to obliczył, kurwa. Że gospodarz przyszedł na ten patrzy i mówi, kurwa, było zboże jest wycięte naokoło, tak, no. Wtedy my trochę zastanowiłem, co to jest, kurwa. Ślad został powodowany. Ślady zostały, tak, no. A potem
że w Ameryce gdzieś zabrali jakiegoś gościa, kurwa, tak zwani, tak mówili, ufolutki. Zabrali tam kogoś, potem go przywieźli z powrotem. Nie wierzę w takie sprawy. Jak nie, no nie wiem, a on twierdzi, że goście przywieźli mnie z powrotem, no i takie sprawy są. To jakieś nadprzyrodzone rzeczy mi się wydaje, ziemię. No nie wiem. Ja to widziałem na własne oczy. Może inna cywilizacja po prostu. Możliwe. No, Czernow. Mogło być załogowe, jak pan mówi, że to miało gdzieś... 2 metry, tak? Takie koło było, kurwa, płaskie. Tak. Nie, no ja widziałem, to było duże, kurwa, normalnie duże takie było. Ale to pan mówił tak, jak pan widział, to takie było. Spodek. Ale w rzeczywistości to mogło mieć... Całe oświetlone, kurwa. A to w rzeczywistości mogło mieć nawet nie więcej niż 2 metry średnicy. Możliwe, bo to szybkość, to wiesz, kurwa, nie może to... Ale było, ale jak to się świeciło, kurwa. Ja mówię, co to, kurwa, kometa, bo kometa to jeszcze ogon ma jakiś. Nic, kurwa, jasność jak 150. Tylko ten kształt. Tak, i ja widziałem dokładnie. Jeden z przodu mi tak był w tym miejscu, drugi tutaj w tym miejscu. Potem mówię do kumpla, Kazik, co tam jest, mówię, nic nie widzisz? Nic. O coś jest, mówi, patrzę, a to ja mówię, już potem się nic zobaczył. Ale nie mogłem... to był drugi z pilotów, tak? Tak. W kabinie. Nie. W kabinie był pan tylko... Ja tylko sam latam. Sami było tak, że... Sam jest, nie, tylko jedno to jest, MiG-21 to jest jedna osoba, koniec. No. A Kaziu był z drugiej strony, mówi, coś jest tak samo. I potem się urwało kontakt nawet między nami. Tyle, 80, 60, 80 metrów różnicy między nim a mną. No. To będę gadał. Tak było, no. Ja mówię, kurwa, Stefan, co tam wylądowali, co to kurwa było? Ja mówię, ja nie wiem. Trzeba meldować, no ale tu już czekali na to, nie? Dlaczego? Zjebkę, żeby się nie kontaktowali, gdzieś chcieli skierować do Szwecji, czy jak? Wszystko musieli mi się tłumaczyć. No tak, to nie jest takie proste, żeby się wypierdolić. Bo nie, ja wiem, kto uciekł, no. Ja wiem, chłopaki się doskolili, kurwa, wzięli samolot, siedli, dotankowali, kurwa, do oporu. No dobra, ale to i wyjebali. A ja tam nie, ja po prostu uczciwie. Ja mówię, nie wiem, co to było. Wybadajcie, od tego się są, kurwa, eksperci, kurwa. I tak to się skończyło, kurwa. A może ducha mam dlatego w sobie przez to, kurwa? Kurwa. Masz ducha do rzeczy. Rudy. No nie zwykła historia. No. Ale to naprawdę trudne. Ale mi nic nie zadrżało, ani mi serca się źle nie czułem. Bardzo dobrze się czułem, wiesz? Jak wylądowałem, bardzo dobrze się czułem. Tu zdałem relację, on też zdał relację, osobno, pierw osobno, bo zawsze biorą osobno. Potem jeszcze razem, tak było, koniec. Poświadczyliśmy i chuj, poszliśmy się napić. Spiertu się ich elegancki, chyba śliską powpierdalali, leżę do rana i chuj. O, Dagnika, no nie mam odpowiedzi na razie. No bo to wszystko chodzi o... A to koledzy czasami donosili o takich rzeczach? Koledzy czasami, piloci gdzieś tam mówili o takich rzeczach? Co pan widział? Podobnego? Słuchaj, znasz swojego kolegę? Bardzo dobrze? No nie wiem, czy bardzo to, dobrze. No słuchaj, no. To słuchaj, my piloci, tym bardziej kamikadze... On na lotnisku pracuje, on zna tym bardziej kamikadze, jeden na drugiego nic nie powie. Zawsze będzie stał w obronie. Ale zwykle jest tak, że jak jest coś ciekawego, to... A no jakieś się podzieli. Jakieś przypadki. Słuchaj, tak, widziałem tak, coś tak, takiego, kurczę. Oczywiście, przypadki są. O to mi właśnie ale tak, że kapować albo tych, kto nie, nie mówię o kapowaniu. Ja do nich nikogo nie zakapuję. Ja mówię, że ktoś tam prywatnie mówi, słuchaj, ja też coś takiego widziałem. No. No to przecież Czernow, Apoloniusz i pułkownik Grundman to oficjalnie tam artykuły Grundman pisał no, na ten temat. No. Znaczy tego z Poznania tego. Makiełę. Tak. Jerzy Makieła. Oblatywacz na Iskrze. Tak, to pamiętam. To kogoś ja pamiętam. Na emeryturę był dowódcą KOPK jako generał brygady. Potem pilot tak samo. Bo wszyscy już szli na emeryturę, ale jeszcze pracowali, żeby tam dorobić, prawda? No. A może teraz no, to on był też wykładowcą. A przecież tej, mnie jeszcze potem tutaj kierował tą sprawą pułkownikowy, co przyjeżdża do nas, tej co świętej pamięci, Jurka tego. Jurek pełny pułkownik, pilot tak samo. Zgłoszenie gdzieś, nie wiem, przelot jakiegoś obiektu był traktowany jako naruszenie granic obronności, prawda? Groźba, dlatego podrywano od razu 4 migi, nie 2. Atakować i koniec. Atakować i koniec, tak było. Ponieważ układ warszawski był... Znaczy rakiety były podwieszone, no. Nie było... Po jednej stronie był układ warszawski, po drugiej NATO, prawda? Oczywiście. A my w układzie warszawskim, kiedy czas byli, to była sprawa Związek Radziecki, no Rzeczpospolita, tak, DDR, kurwa, i te różne sprawy, tu rozumiesz, Węgrzy, Czesi, coś nieznanego leciało na niebie. Od razu, kurwa, wypierdalali w powietrze, kurwa, no. Także nasze niebo było strzeżone, teraz nikt nie poleci i koniec. Pięknie widziałem teraz, że za 2 miesiące widziałem. Z tymi niektórymi pilotami merytowymi pogadało. Ale najlepiej to trzeba pojechać tam do klubu na lotnisko, tam jest klub.
Ja w tym klubie na Mikołaja chodziłem. Tam jest klub Silota, rozumiesz? Tam se pogada ze starszym. I najlepiej gra ze starszymi ludźmi. Hermaszewski kurwa mieszkał kurwa niedaleko, dwa bloki ode mnie. No widzisz, a ja byłem u niego zaproszony w 1980 roku tam do niego na do Golina. Wiezie Golin, no tam byłem zaproszony, tam 3 dni. No, a Hermaszewski ci nie opowiadał jakichś takich historii? On, ale w telewizji opowiadał, bo był program. Już był, tak. Tak, ale my tylko przyjechali, ugościliśmy, bo mój teściu, rozumiesz, bardzo dobrze znał, bo tam był całym komendantem w tym więzieniu. I on, rozumiesz, przy więzieniu nas obsługiwali, pełna kultura i td. 3 dni nas tam przyjechał, jak się należy. Kobieta była tą bryczką, my go jeździłem. W jego chacie mieszkaliśmy sobie. W jego chacie my sobie mieszkali, tam wszystko było gratis. Gratis tam było. A ryby łowiłem na... No, a ja tam ryby łowiłem, takie kurwa karpie, żeby wyciągał tam, kurwa. Z tego, to jest niby staw, niby jeziorko takie. Ja tam byłem przecież. Ale my takie tematy polityczne nie dyskutujemy, co tam tego i to. Myśmy się szanowali. Wobec nas był porządek. Ja byłem w mundurze wtedy jeszcze, kurde, tak samo był elegancko pierdolony. Także pasuje. Potem pościągali to w na chuj. Ja się napię, to się napiję. Była taka sprawa. Nigdy w mundurze. No, nie bardzo się tego. Zastanawiając nad tym, czy jestem w stanie to taka zrealizować. W marcu zaczęłam jeździć na rowerze. Dużo. Na wyciągnięcie ręki. Chłopie, na długim dystansie. Mi tak by się wszystko poprzypominało, na ten temat się na co dzień nie rozmawia się. No ale się gadamy. Różne rzeczy w wojsku. A Makieła o tym jawnie mówił, on się nie pieprzył. Różne rzeczy w wojsku były, ja wszystko wiedziałem. Pokazywał kiedyś nagrania z radiolokatora właśnie, jak takie obiekty. Jeden miał, wie pan co? Albo to była chmara obiektów. Ale to jest zakazane, kurwa. A on to pokazywał. To jest zakazane. To może być tylko teraz, kurwa, do dyspozycji, kurwa, ludzi, którzy się tym zajmują. To są sektory, które się tym zajmują i chuj tam wchodzą na wojsko. Ale na przykład, jak ci są takie sektory? A we Wrocławiu w ogóle są, no, we uczestną. A ci to do Wylatowa jeżdżą, to oni mogą o tym służyć, czy nie mogą? Jakie Wylatów? Aha, Wylatów to tam, gdzie tam... Tam Kujawsko-Pomorskie. To oni mogą o tym służyć, czy nie? Nie wiem. Bo tam każdy, w sumie tam każdy może pojechać. No może, ale ja już jestem już oddzielony od tych wszystkich, odbiłem tego, chcę mieć święty spokój. Tu do mnie przyjeżdżali, gadali o tym, o tamtym, może coś. Mi tak ciężko się ruszyć do góry, że nie mam pojęcia. Ciężko, to nie wołać. Zaraz w ogóle zbieramy, nie? No.